Dobra, zbierałem się dość długo do nakręcenia tego filmiku, ale zrobiłem taką oto dwururkę. W zasadzie jest to obrzyn, a właściwie atrapa obrzyna. Zrobiona po prostu z dwóch rurek, prostego zawiasu z wiatrówki i raczej tyle, żeby nie było, jest to atrapa. W środku nie ma iglic, jest całkowicie pusta. I co by tu jeszcze więcej o niej? No, miał wyglądać jak obrzyn z pewnej gry, ale wyszło jak wyszło i wygląda tak. Jest w miarę prosty, w miarę elegancki, położę go. Spotkałem się z opinią, że no z daleka wygląda rzeczywiście jak prawdziwa broń. No i ma wyglądać jak prawdziwa broń. Teraz chwilka przerwy. Dobra, jestem z powrotem. Jak każdy obrzyn potrzebuje amunicji, nie? Dlatego też rurki dobrałem pod kiedyś znalezione łuski z broni myśliwskiej. Oczywiście wszystkie są stare i zużyte. Puste w środku. I idealnie... Momencik. Idealnie pasują nam do naszych rurek. Więc taki jest efekt mojej pracy. Co do spustu. Spust jest całkowitą atrapą. Tu nie ma żadnego mechanizmu spustowego. Cyngiel jest dosłownie przybity gwoździem do drewna. Nie wiem, czy to widać. A, widać. Widać, 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 widać. Widać. Dobra. No i co? To by było na tyle mojego filmiku. Jeśli się podobało, okażcie to. Jeśli nie, też będę wdzięczny. Cześć i pozdrawiam wszystkich.